Cześć, witam Was na moim kanale i zapraszam na rozpakowanie kolejnego urządzenia firmy Genius. Tym razem jest to klawiatura Bluetooth LuxPad 9100. Przeznaczona jest generalnie do urządzeń wyposażonych w Bluetooth i podsystemy Windows 7, XP, Vista, Apple iOS 4 oraz Android wersji 3.0 i wyższej. Cena takiej klawiatury średnia to około 160 zł. Zobaczmy, co jeszcze dowiemy się z opakowania. Właśnie to, co powiedziałem, do iPhone'a, do iPada, Android 3.0 i wyższe, Windows, Bluetooth w standardzie 3.0. Patrzymy za kolejnymi ciekawymi informacjami. Wymagania systemowe, zawartość opakowania, to sobie zobaczymy za chwilkę. Tutaj już nic ciekawego nie ma. Z tyłu informacje. Widzimy od razu obrazek, jak to mniej więcej się użytkuje. Mamy w komplecie takie etui, pokrowiec, który jednocześnie wykorzystujemy jako podpórkę do naszego tabletu lub telefonu. Także jest informacja, iż posiadamy klawisze specjalne, takie multimedialne. Klawiaturka jest bardzo cienka, typu nożycowatego, oraz posiada przełącznik włączony, wyłączony. Kompaktowe rozmiary do zabierania w podróż oraz właśnie to, o czym mówiłem, regulowana podstawka, stojak, czyli to takie etui. Te same informacje w postaci tekstowej, również po polsku, oraz znaczek Windows 8 Compatible, czyli nie ma problemu z użytkowaniem pod Windowsem 8. I teraz zobaczymy sobie, jak sam zestaw wygląda. I powiem Wam, że całe opakowanie jest dość ciężkie, tak więc świadczy to dobrze o zawartości. Ok, sama klawiaturka już jest faktycznie bardzo płaska, ale zobaczmy, co jeszcze znajduje się w opakowaniu. Już to wydobędę. Troszkę tutaj się nam coś niestety zaklinowało. Ok, wychodzą kolejne rzeczy. I moi drodzy, tam jeszcze mamy baterie. Ok, są i dwie bateryjki GP. Format AAA. Co my mamy poza samymi bateriami? Mamy tutaj User's Manual, czyli instrukcję obsługi. A na razie informacje ogólne, opis. Opis funkcji, opis co się znajduje, włączniki, pokrywka na baterię. Włączanie urządzenia, przyciski multimedialne. Ok, już mamy kolejne języki. Tak więc taka podstawowa mini instrukcja. Rysunek, jak to rozłożyć, jak to złożyć, ustawić. Fajne takie skórzane etui. O, zobaczcie. Logo Geniusa. Zapinane na rzep. Bardzo fajne. Ok. Coś takiego. To ma być nasza podkładka. Tak, to mamy wywinąć na zewnątrz. Przełożyć mamy ten pasek. I z tej części powstaje nam taki antypoślizg. Fajna rzecz, bo spełnia i rolę etui na klawiaturę, i jednocześnie podpórki pod tablet. To bardzo pomysłowe. No i patrzymy już w samą klawiaturę.
Widzę, że jeszcze jest oklejona folią z błyszczącego plastiku. Zobaczcie na razie, żeby nie brudzić jej całej. Odegnę kawałeczek. Widzimy, już jest to wszystko błyszczący plastik. Logo Geniusa. I zobaczcie, przyciski takie typowo laptopowe, o niskim skoku, bardzo płaskie, z dość dużymi odstępami pomiędzy nimi. Przycisk funkcyjny również się znajduje do tych multimediów, wtedy używamy to razem. I cóż tu mamy? Podstawowe wszystkie przyciski są Escape, Tab, Caps Lock, Ctrl, Shift, Enter. Ażby się chciało sprawdzić w grach na PC, ale niestety nie mam żadnej przejściówki do Bluetootha, chociaż może coś znajdę. Tak więc zobaczymy, może pod PC-ta też się uda ją podłączyć i sobie wtedy troszkę pogramy także na niej. Z samych takich wrażeń podstawowych powiem wam, że fajnie, jest naprawdę cienka, nie jest ciężka. Oczywiście w tej chwili nie mam baterii, parę gram co prawda dodadzą, ale są to dwie małe bateryjki, więc bez rewelacji. I od spodu mamy 5 lizgaczy. Wiecie co? Trzeba sprawdzić, jak to w ogóle się trzyma podłoża. Już patrzymy. Powiem wam, że spełniają swoje zadanie. Stawiają dobry, wyraźny opór. No i cóż, tu mamy przycisk Connect do parowania z urządzeniami Bluetooth. Przełącznik on-off, taki, gdzie trzeba wbić paznokieć, taki typowo mechaniczny przełącznik. Ok, ale działa, najważniejsze. No i tutaj mamy miejsce na bateryjki. Zobaczcie. Dwie sztuki. No cóż, klawiaturka fajna, cieniutka, lekka. Bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak sprawdzi się w testach. Będą za kilka dni. Myślę, że filmik pojawi się niedługo. Przetestuję oczywiście na różnych urządzeniach, smartfonie, tablecie. Spróbujemy też podłączyć pod peceta. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam was, cześć!